Zasadą numer jeden klubu racjonalnego myślenia powinno być to, że sam jesteś swoim największym wrogiem. Witaj. Dzisiaj kilka porad, kilka słów na temat tego, jak zacząć myśleć krytycznie. Myślenie krytyczne, czy też myślenie racjonalne, jest to proces. I elementy tego procesu są następujące. Założenia wstępne, cel, fakty, analiza, wnioski, również wstępne. Założenia. Założenia są to takie twierdzenia na temat rzeczywistości, które przyjmujemy jako prawdę bez głębszego ich analizowania. Moim zdaniem sensownie jest przyjąć następujące założenia. Nie wszystko jest możliwe. Wszechświat działa według zasad, które określają, co jest bardziej lub mniej prawdopodobne, tak zwane prawa fizyki. Każdy skutek ma swoją przyczynę. Przyczynowość. A doświadczenie pokazuje, że zazwyczaj wszechświat działa po najmniejszej linii oporu, którą możemy określić, jeżeli znamy zasady, według których wszechświat gra. Cudów nie ma. Jeżeli użyjemy nadprzyrodzonej interwencji jako wytłumaczenie naszego problemu, to de facto jest to tylko i wyłącznie oznaka umysłowego lenistwa. Cel. Ponieważ każde racjonalne myślenie powinno być zorientowane na jakiś cel. W naszym przypadku celem, jeśli chodzi o krytyczne myślenie, jest upewnienie się, że nie łykamy cudzego farmazonu, że to opinie, które sobie wyrabiamy na temat wszechświata, są jak najbliższe faktycznemu stanowi tego wszechświata. W związku z tym celem naszego dociekania jest chęć odkrycia prawdy. Fakt. Próbując rozwiązać jakiś problem w sposób racjonalny, musimy zgromadzić fakty. Musimy się upewnić, że mamy fakty, które de facto są prawdziwe. De facto prawdziwe fakty. Najpewniejszym źródłem faktów są opracowania, prace i publikacje naukowe. Dlaczego? Ponieważ metoda naukowa. Analiza, czyli rozumowe badanie relacji między naszymi założeniami i faktami, poszukiwanie informacji ukrytej, która wynika z tych założeń i informacji, które mamy. To jest analiza. Analiza nas doprowadza do wniosków. I teraz każde wnioski na potrzeby naszego krytycznego myślenia w pierwszym kroku będą wnioskami tymczasowymi. Teraz będziemy musieli je położyć na stole i przyjrzeć się im z dystansu. Na tym polega właśnie krytyczne myślenie. Nabranie dystansu do naszych opinii i przekonań, które mamy. Zadawanie sobie pytań, dlaczego mamy te opinie, co nas pchnęło ku takiemu tokowi rozumowania. Będziemy też sprawdzać naszą opinię, powinniśmy sprawdzać pod kątem faktów, których się dowiedzieliśmy z tych opracowań naukowych. Czyli zasadniczo, na każdym kroku naszego krytycznego myślenia, to, co powinno nam towarzyszyć nieustannie, jest to szereg pytań. Pytań takich jak: skąd wiemy, że to prawda? Jakie założenia przyjęliśmy? Po czym poznamy, że się mylimy? Po czym poznamy, że mamy rację? Przy odwrotnych założeniach, co byśmy zaobserwowali? To, co jest istotne w krytycznym myśleniu, to są wątpliwości. Tyle w temacie poradnika krytycznego myślenia. Okay. Nie wiem, na ile to wszystko było pomocne. Mam nadzieję, że te elementy krytycznego myślenia, elementy racjonalnego myślenia w jakiś sposób tam zaczną zapuszczać korzenie w Twoim umyśle. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. I jeśli Ci się coś spodobało albo Cię zainteresowało, to rozważ zasubskrybowanie, zostaw komentarz i daj kciuka do góry.